Niestety, powiem to oficjalnie i wprost, zdrada dwóch radnych Platformy Obywatelskiej, pana radnego Macieja Glamowskiego i pana radnego Gurbina, uniemożliwia restrukturyzację finansową, restrukturyzację kosztową naszego szpitala i stawia budżet miasta w bardzo trudnym położeniu. To, że opozycja z PiS-u głosuje przeciwko i chce, żeby było w mieście jak najgorzej, no to ja rozumiem, że jest to wilcze prawo opozycji, ale radni niezależni przyjęli dzisiaj na siebie duży obowiązek i też są za tym, aby w mieście działo się jak najgorzej. Jestem w tym momencie zbulwersowany postawą byłych członków klubu radnych, klubu Platformy Obywatelskiej, pana Macieja Glamowskiego i pana Gurbina. To jest dokładnie nóż w plecy na funkcjonowanie naszego miasta. No mówi pani, rozmawiamy minutę po decyzji, musimy się zastanowić, jakie mamy wyjścia, jakie są rozwiązania tej sytuacji i czy w ogóle takie rozwiązania są. W tej chwili na gorąco. Nie, w tej to nie wymyślałem, ja już wcześniej powiedziałem, że nas nie stać na to, żeby w budżecie pokryć taką stratę. Ja przynajmniej tego nie podpiszę, pewnie zrobi to Regionalna Izba Obrachunkowa. Natomiast ja nie przyłożę ręki do tego, żeby zahamować rozwój miasta, inwestycji, kultury czy działalności sportowej. Ja tego nie zrobię. To imienna, dlatego że pacjenci, mieszkańcy Grudziądza muszą się dowiedzieć. Jest to tylko i wyłącznie gra polityczna. Ja dziwię się panu Glamowskiemu, który zna dokładnie projekt, który jest finansistą i który oceniał go dzisiaj negatywnie w sposób polityczny. Mam nadzieję, że po prostu jeszcze są inne decyzje, mogą zapaść. Natomiast jedno, co trzeba sobie uświadomić tak naprawdę. Mówiłem od kilku lat i wszyscy wiedzieli, że 2015-16 będzie bardzo trudny dla szpitala. Kończy się inwestycja, trzeba zaksięgować wszystkie koszty. W sposób, myślę, że mało uprawniony, opozycja wykorzystała to, działając na szkodę miasta i szpitala. Ja chciałbym zadać jedno pytanie do mieszkańców. Czy oni pamiętają szpital za czasów pana prezydenta Wiśniewskiego? Czy oni pamiętają, jak byli wożeni karetkami do zawałem do Bydgoszczy i do Torunia? Czy pamiętają rządy pana Wiśniewskiego? Myślę, że warto to przypomnieć. I druga rzecz, która jest dla mnie no w ogóle porażająca. Jak przewodniczący przez 8 lat Komisji Budżetu i Finansów dzisiaj opuszcza statek, bo przygotowuje się do następnych wyborów. To co on robił jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dla naszego miasta? Niech pokaże jedną pozytywną, przez siebie zgłoszoną propozycję. Jest to dobra propozycja, którą dzisiaj zaproponował pan prezydent w imieniu szpitala radnym, dlatego że ona jest opracowana przez autorytety. Doszło dzisiaj do sponiewierania autorytetów Polski. Myślę, że powinniśmy się już trochę opamiętać, jak daleko mogą sięgnąć wojenki polityczne, niszcząc własne miasta, własne zakłady pracy. Głosowanie zawsze jest głosowanie. Mamy niby zapewnione te głosy, ale zawsze możesz w ostatniej chwili okazji, że ktoś jednak to zdanie zmieni. To są ludzie. Więc czy jakiś plan awaryjny mamy? Pana prezydenta pytałam, a teraz z panem dyrektorem. No co teraz? Koniec, zmienimy to. Ale to nie jest nic, że tak powiem, pensje nadal w szpitalu będą płacone. Leczenie nadal będziemy utrzymywać. Tylko, że będzie po prostu trudniejsze zarządzanie i tak naprawdę będzie to po prostu niekorzystne dla budżetu miasta, co chcieliśmy z panem prezydentem tego uniknąć. Jeszcze jedno. Nie dlatego, że my się po prostu kiedyś poróżniliśmy, tylko między innymi pan Glamowski, między innymi pan Gurbin spowodowali hucpę polityczną w lutym. To oni wywarli wpływ na prezydenta. Taka jest prawda. Chcieli, aby wtedy był już prowadzony komisarz, szpital miał paść. W co ci panowie grają? W życie ludzkie, w zdrowie ludzkie? Myślę, że to nie jest stadion i to nie jest boisko do trawy, trawiaste boisko. Ci ludzie dzisiaj, pan Glamowski i pan Gurbin, będą ponosić odpowiedzialność. Czy chcą, czy nie chcą. Bo to dzisiaj są ich decyzje. Przecież i teraz, po raz pierwszy od wielu lat, spotkałem się z
Radą Społeczną i z panem przewodniczącym Rady Społecznej, która jest przeciwko szpitalowi. Jest to wymowne. Pracownicy byli i widzieli.